Teraz, jeżeli mamy już rozwiązaną tablicę simpleksową numer 2 i widzimy, że nie jest ona optymalna, bo zarówno zmienna x2, jak i zmienna x5 okazały się nie spełniać tego kryterium efektywności, że wszystkie wskaźniki powinny być dodatnie lub równe 0, bo funkcja dążyła do minimum, to my w tym momencie musimy stworzyć tablicę simpleksową kolejną, czyli teraz będzie karteczka z oznakowaniem, że mamy tablicę simpleksową numer 3 i ona będzie bazowała na tym, jak wyglądała tablica simpleksowa numer 2. Po pierwsze, co w tej tablicy simpleksowej numer 3 można zauważyć już teraz? To, że zmienna x6, która występowała w tablicy simpleksowej numer 2, będzie zastąpiona przez zmienną x2. To wynika z tego, że to była kolumna kluczowa, a to był wiersz kluczowy, który dotyczył zmiennej x6. A więc w trzeciej tablicy simpleksowej, jak widzicie, będzie zmienna x2, bo było x6, zostawiamy x7, bo tak tu nic nie robimy zmiany, i x1, bo było. I teraz 1, m i 1 to są liczby, czyli współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, które wynikają z ogółu wszystkich współczynników zmiennych decyzyjnych, które mamy. Czyli przy x2 stała 1, to tu piszę też 1. Przy x7 stała literka dążąca do nieskończoności, to przypominamy sobie temat, czyli tutaj będzie też m, i przy x1 akurat była 1, bo była 1. No i teraz tak, jak w przypadku zamiany pierwszej tablicy simpleksowej na drugą, tak samo w przypadku zamiany tablicy simpleksowej numer 2 na tablicę simpleksową numer 3, to my w tym momencie staramy się uzupełnić na maksimum, co się da, żeby jak najmniej liczyć. Pamiętajmy na początek przy uzupełnianiu tablicy simpleksowej nowej, że zmienne bazowe mają swój stały układ. Jeżeli zmienna x2 teraz jest nową zmienną bazową, to ona w tym zapisie kolumny, jeżeli tu występuje, to ona w tym miejscu będzie miała 1, w pozostałych będą 0. Jeżeli x7 leży w drugim wierszu, to dla tej zmiennej x7 w trzeciej tablicy simpleksowej w tym miejscu będzie 1, a w pozostałych będą 0. Czyli układ niezależny. I teraz x1. Jeżeli x1 tutaj będzie miał 1, bo dotyczy tej zmiennej, jak widzimy, to w tym momencie tutaj jest 1, tu są 0. Ok. Teraz tak, jeżeli ja tutaj mówiłam, że wiersz kluczowy był pierwszy i elementem rozwiązującym, czyli leżącym na przecięciu wiersza i kolumny kluczowej, jest 2,8, to żeby uzupełnić pierwszy wiersz, zgodnie, ale w nowej tablicy simpleksowej, wystarczy każdy z tych elementów, który był, podzielić przez element rozwiązujący, a wyniki odpowiednio wpisać. Także teraz widzimy sobie, że na przykład minus 1, jak podzielę przez 2,8, otrzymujemy w tym momencie w zaokrągleniu. Ja kolejny raz powtarzam, moje wyniki są przepisane przez, czy tam z programu obliczeniowego, czyli 0 przez 2,8 to też jest ciągle 0 i one są super dokładne. Ja stosuję tutaj zapis do 3 miejsc po przecinku, ale faktycznie wiadomo, komputer liczy do i przynajmniej powiedzmy super dokładnego wyniku, tyle że w wyświetleniu jest 3 miejsca po przecinku, a nie więcej. I teraz tak, przy x6 było 1, dzielę przez 2,8, czyli znowu mam 0,357. Było 0, ok. I teraz minus 0,2 przez 2,8 daje mi to wynik minus 0,071. Możecie zapisać zawsze w ułamku zwykłym, to jest zawsze bardziej dokładne. I jeżeli 4,4, które tutaj leży, podzielę przez 2,8, otrzymuję 1,571. I teraz co dalej możemy powiedzieć?
Ano to, że pozostałe tutaj 4, 4 i te 4 elementy jesteśmy w stanie uzupełnić na podstawie wzoru, który ja wcześniej już tutaj podałam. Czyli jeżeli chcę mieć nowy element, to od starego elementu muszę odjąć element wiersza kluczowego przemnożony razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. I to stosujemy w pozostałych wierszach niż wiersz kluczowy. Czyli jeżeli chcę policzyć tutaj ten element jakby dla trzeciej zmiennej, ale w drugim wierszu, czyli było 0, od niego odejmuję 0,8 przemnożone razy minus 1, a podzielone przez 0, czy 2,8, czyli w tym momencie, jeżeli ja się nie mylę, mamy 0,285. Teraz dla minus 1. Od minus 1 odejmuję 0 razy 0,8 przez 2,8, a więc w tym momencie dla czwartej zmiennej w trzeciej tablicy simpleksowej dla drugiego wiersza będziemy mieć tak jak bez zmian minus 1. Ja pozostałe elementy uzupełnię dla tego wiersza, bo zasada po prostu się powtarza, a filmy i tak są dość długie moje, czyli będzie 0,142, bo tu już jest mało widoczne, 1,142. I ten wynik jest ostatnim w drugim wierszu. I w trzecim wierszu, ale na przykład dla trzeciej zmiennej, liczę tak. Było 0, od niego odejmuję 0,2 razy minus 1 przez 2,8, czyli dla zmiennej x 1, dla trzeciej zmiennej będziemy mieć 0,071. Potem dla zera, od zera odejmuję 0 razy 0,2 przez 2,8, czyli pozostaje nam to 0. Pozostałe wyniki ja przepisuję z programu obliczeniowego. Wy możecie oczywiście ręcznie to wszystko policzyć, tylko moje filmy byłyby już w tym momencie przedługie, byście mogli nie dojść do końca oglądania, bo ja rozumiem, że wszyscy są w stanie się zmęczyć. No i teraz tak, o co chodzi? Mamy już uzupełnioną tą tablicę simpleksową, prawie co do ograniczeń, a teraz liczymy nasze ZJ. ZJ zawsze, która to by nie była tablica simpleksowa, czy 2, czy 3, czy jakkolwiek inny by miała numer, przemnażamy ze sobą współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych przez odpowiednie elementy w każdej po kolei kolumnie. Czyli 1 razy 0, m plus m razy 0 plus 1 razy 1. W tym momencie u nas wyjdzie to 1, potem 1, potem wychodzi 0,285 razy m minus 0,285, potem będzie minus m, potem 1,42 razy m minus 0,142. Przepisujcie sobie te wyniki albo po prostu zatrzymajcie film i oglądajcie, powiedzmy po dokonaniu obliczeń, czy wszystko Wam się zgadza. Tu jest literka m i jest minus 0,142 razy m plus 0,142. Teraz tak, to jest dwójka. I teraz tak, zgodnie z informacją CJ minus ZJ, ja od tego wyniku muszę odjąć ten wynik, czyli wychodzi mi ładne, okrągłe 0. Potem sytuacja się powtarza i teraz od 0 odejmuję ten wynik, czyli faktycznie jest to ten wynik, ale dopisany z minusem, czyli 2,8,5 razy m plus 0,285. Czyli to już jest wynik, jak widzicie, ujemny. Potem od 0 odejmuję minus m, czyli wyjdzie plus m. Potem od 0 odejmuję ten wynik, czyli jest znowu to samo, ale z przeciwnym znakiem. Czyli 0,142 i od m odejmuję ten wynik, czyli mam 1,285 razy m minus 0,285. Tutaj nie 9, a 5. Dobra, to jest moja piąteczka. I teraz od tego wyniku odejmuję ten, będzie dokładnie 0.
I teraz, o jeżeli od tego wyniku odejmę ten, będę miała już na plusie 1,142 razy m minus 0,142. Co mi to daje? Daje mi to, że mam już uzupełnione wszystkie wskaźniki optymalności. I teraz, jeżeli funkcja celu dążyła do minimalizacji, to my w tym momencie musimy, żeby tablica dana simplexowa numer 3 była optymalna i zarazem ostatnia, to każdy ze wskaźników optymalności musi być dodatni lub równy 0. I teraz ta kolumna jest pasuje, daje nam 0. To pasuje, to jest niestety nieoptymalne. Widzimy, że wynik jakikolwiek, ale przemnożony razy liczbę dążącą do nieskończoności, na pewno daje nam wynik ujemny, czyli niespełniający tego warunku. To jest w porządku, bo to jest po prostu gigantyczna, duża liczba, nieważne ile ona faktycznie wynosi. I teraz tak, ten wynik na pewno też nie jest optymalny, bo w tym momencie tutaj jest minus, jakakolwiek liczba ujemna, ale razy n. I tu jest wynik poprawny, to jest poprawne i to jest poprawne, nieważne ile wynosi, ale na pewno spełnia ten warunek. Co w tym momencie możemy zrobić? Stworzyć kolejną tablicę simplexową, tylko że na początek najbardziej tym ujemnym wynikiem, czyli najgorszym, jaki jest możliwy, to jest ten wynik, który tutaj mamy. Ja sobie zrobię strzałeczkę, bo już jest mało miejsca na przepisywanie i dlatego zmienna x3 będzie stanowiła dla nas kolumnę kluczową. Ja sobie ją kolorem zaznaczę markerem, żeby łatwiej było nam się to uczyć z tych materiałów. I teraz, jeżeli elementy brzegowe zostaną podzielone przez te elementy, które tutaj są podane, otrzymamy wskazanie, aha, czyli ta kolumna kluczowa to jest po prostu x3 i to ta zmienna wejdzie do nowej bazy, a teraz pytanie jest, która zmienna wyjdzie z tej bazy, żeby stworzyć kolejną tablicę simplexową. W pierwszym momencie miejmy nadzieję, że już ostateczną. Jak to zrobić? Jak wskazać, która zmienna wyjdzie z bazy? Musimy stwierdzić, która z wierszów jest wierszem kluczowym. Jak to się robi? Po prostu dzielimy elementy tutaj, jak widać, elementy brzegowe przez elementy kolumny kluczowej. I faktycznie dzielę ten wynik przez ten, wpisujemy. Mówiąc wprost, dokładny wynik to jest minus 4,4. Wy możecie jakby stosując dokładnie te same liczby, które są wpisane, dostaniecie jakieś przybliżenie, ale dokładny wynik obliczony byłoby to minus 4,4. I teraz tak, jeżeli 1,142 podzielę przez ten wynik, otrzymamy dokładnie 4. Jeżeli ten wynik podzielę przez ten z odpowiedniego tego samego wiersza, otrzymam wynik 18. I teraz znowu zawsze uczulam, że jeżeli nasza funkcja, nieważne czy dąży do minimum, czy do maksimum, to my zawsze bierzemy minimalną wartość, ale tylko z tych wskaźników, tych wyników podzieleń, ale dodatnich. Czyli tego w ogóle faktycznie nie biorę pod uwagę. I spośród tych dwóch pozostałych najniższy możliwy wynik to jest 4. I możemy sobie wpisać tak roboczo, że najmniejszym spośród dodatnich tych wyników dzieleń jest 4. Czyli co to mi daje? Ano to, że wiersz numer 2, który zawiera zmienną x7, staje się w tym momencie powiedzmy wierszem kluczowym. I co to będzie nam dawało? Ano to, że to zmienna x7 wyjdzie z bazy, ona pochodziła z drugiego wiersza i będzie ona zastąpiona przez zmienną x3, która jak wiadomo pochodzi z trzeciej kolumny. Kolejnym krokiem będzie stworzenie tablicy simplexowej kolejnej, czyli już nie o numerze 3, będziemy musieli pisać o numerze 4. No i miejmy nadzieję, że w tym opisywanym przeze mnie przykładzie będzie to już rozwiązanie optymalne.
Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.